jedna ze sztolni w Bazaltach na górze Świętej Jan. Sztolnia, jak widać, została całkowicie zasypana. Jej głębokość według uzyskanych informacji to 4,5 albo 5 metrów. Ciekawe. No jak widzicie, schodzi ona całkowicie w dół. Przejdziemy do kolejnej. Całe to wzgórze jest osypane w bazaltach. Zobaczcie, jak tutaj wystają spod tych liści. Znajdujemy się przed wejściem do drugiej sztolni w tym samym zboczu. No też za wiele tutaj nie zobaczymy. Słupy bazaltowe ułożone skośnie. To jest taka cecha charakterystyczna tego wystąpienia bazaltów na górze Świętej Anny. No i tak to tutaj wygląda.